niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Być może niektóre osoby już mnie gdzieś spotkały. Powiedzą, o, znajoma twarz, o, znajomy głos. Miło mi bardzo, więc witam wówczas po raz kolejny. Przypomnę, że jestem kapłanem od 19 lat i niemal cały swój czas posługuję na Ukrainie, ponieważ ku mojemu zaskoczeniu swego czasu zgodziłem się zastąpić na miesiąc współbrata w Odessie i wtedy zrozumiałem, że na Ukrainie dokonały się rzeczy straszne, które nawet w Polsce nie spowodowały aż tak wielu spustoszeń i stwierdziłem, że trzeba tam być, po prostu być. Co Pan Bóg pozwoli zrobić, to tylko On raczej wiedzieć, ale wiedziałem, że On otwiera mi oczy, abym ja na tamtej ziemi zaangażował swoje życie. Długo by opowiadać, jak ja się temu dziwiłem, jak ja to postrzegam, ale jestem Bogu ogromnie wdzięczny i mam świadomość, że znajduję się w świecie, który za 1000 przeszło lat historii miał bardzo różne koleje. Jak już jestem w Kijowie od lat 14 w parafii Chrystusa Króla Wszechświata, to tym głębiej rozważam te dziwne losy, koleje historii i dziwię się, jak choćby taki Kijów był od zarania przez Polaków i znany, i lubiany, i tworzony, czasami współtworzony, a czasami niemal wyłącznie przez Polaków budowany, broniony. Jeżeli się choćby przypomni czas, kiedy Kazimierz Jagiellończyk dołącza Kijów do tych województw, no jest, staje się bardzo bliski Polsce, albo kiedy Aleksander Jagiellończyk nadaje prawa magdeburskie dla miasta Kijowa, będącego z czasem jednym z 11 województw Małopolski. Zaczyna się czas niełatwy, ale no bardzo, bardzo polski. Zwłaszcza pod koniec wieku XVI, kiedy dochodzą nowe zakony, powstają nowe świątynie. Kijów jest przepełniony życiem, jest miastem ogromnie też zamożnym dzięki temu takiemu oddaniu polskich królów, Polaków w Kijowie. Oczywiście, że potem przychodzą czasy trudniejsze, gdzie zaczynają się zawieruchy, przede wszystkim z Chmielnickim, to już wtedy jest ruina. Potem jest czas carski. W czasie carskim znowu przychodzi ogromne odrodzenie polskości, zwłaszcza wiek XIX, już pierwsza połowa. Jest czasem intensywnego działania Polaków, kiedy to liceum Skrzymieńca trafia do Kijowa jako Uniwersytet Świętego Włodzimierza i prawie wszyscy wykładowcy i studenci to są Polacy. Kijów bardzo szybko napełnia się coraz nowymi Polakami. Pod koniec wieku XIX no Polacy są już, stają się najpotężniejszym żywiołem w Kijowie. Z początkiem wieku XX to jest już kościół również świętego Mikołaja, wspaniały neogotyk, symbol katolickości, polskości. Żywioł Polski stanowi 1/4 mieszkańców miasta, jeżeli chodzi o zamożność, jest absolutnie dominujący i na przykład na 144 cukrownie, połowa to polskie, najlepsze sklepy, największe biblioteki, największa ilość nauczycieli, wykładowców w Kijowie, to są wszystko Polacy. Wręcz jest niepojęte, jak można było cały ten wielki, piękny żywioł zniszczyć. No tak się stało. Okazało się, że komuniści są w stanie dokonywać rzeczy nieludzkich. I tak się stało. Polacy zaczęli cierpieć tak, jak nie cierpieli nawet za caratu. Bo za caratu były straszne cierpienia, gdzie niemal wszystkie klasztory były zlikwidowane. A okazało się, że komunizm jest to taki szatański system, który precyzyjnie morduje najpierw kapłanów i najbardziej wierzących ludzi. No i Polacy jako całość, jako naród byli uznani za niezgodni z systemem takim satanistycznym, takim
socjalizmem komunistycznym, zresztą tak jak i z socjalizmem narodowym w stylu niemieckim. Zupełnie nie zrozumieli tego ci, co poszli za nacjonalizmem Donsowa, w wykonaniu szczególnie tych, co się nazywali banderowcami, czy UPA. Jest to jeden ze straszliwie bolesnych tematów na Ukrainie. Ja nawet dzisiaj miałem dwie rozmowy z Ukraińcami, którzy wiem, że są zatroskani o Ukrainę, a problem polega na tym, że mają bardzo spreparowaną wiedzę na temat tej ideologii, nie zdają sobie sprawy z chorych miejsc w systemie, w tej ideologii. I to wymaga naszej polskiej interwencji ze zrozumieniem, z zatroskaniem o ludzi, bo zło nierozpoznane przyniesie nowe, straszliwe błędy. I ja życzę Ukrainie dobra, wyłącznie dobra, Bożego życia, i swoją rolę widzę również w tym, żeby donosić do ich świadomości to, czego krzykliwie nie chcą słyszeć, że trzeba leczyć tę ideologię, żeby ratować Ukrainę przed kolejnymi strasznymi błędami, krwawymi w końcu, i co do tego nie ma wątpliwości. Więc życzę, żeby ci ludzie przestali być manipulowani, żeby mogli poznawać mechanizmy życia. Są ku temu otwarci, dopóki nie są zastraszeni. I to jest wielka szansa dla Polski, dla Polaków z Polski przede wszystkim, bo ci na Ukrainie są ciągle schowani. Proszę to dobrze zrozumieć, że od czasu, gdy zaczęła się rewolucja, zaczęły się krwawe historie Polaków. Polacy byli masowo zazwyczaj i okrutnie niszczeni. To się zaczęło od roku 17, 18, 19, zwłaszcza jak ta wojna polsko-radziecka, wtedy Polacy byli szczególnie masowo już karani. Są całe lata 20, są lata 30, to są lata 40, a nawet lata 50, proszę zauważyć, dwa pokolenia masowego mordowania Polaków. Jeżeli ktoś jest Polak na Ukrainie, to nie może nie pamiętać tego dramatu. W dodatku o tym, że ginęli najbliżsi z powodu nienawiści do Polaków, nawet mówić nie można. Do tej pory bardzo trudno mówić i ludzie do tej pory się boją. Dlatego nie dziwmy się, że język polski został utopiony we krwi. Nie dziwmy się, że ci ludzie się boją, że to, w czym żyją, są otoczeni propagandą, która kiedyś była komunistyczna, a dzisiaj jest różna, a tego zdrowego podejścia bardzo brakuje. Ja tych Polaków rozumiem, ja chronię. Ja nawet uznaję, że mają dużo mądrości, bo okazuje się, że patrząc na to, co się dzieje również dzisiaj, że oni są naprawdę mądrzy. Oni wiedzą, że nie można inaczej. A jednocześnie nie ma powodu, żebyśmy się na Ukrainie wstydzili swojej historii. Ona była niezwykła. Myśmy tam tworzyli największe rzeczy. Polacy byli inteligencją. Polacy kochali to miejsce, rozwijali je, Żytomierszczyzna. Choćby przypomnieć sobie cmentarz w Żytomierzu, to dla mnie był pewien szok w roku 95, kiedy byłem na cmentarzu polskim, wszystko było sprofanowane, jedyny grobowiec, gdzie ciała leżały, tak jak się wydaje, to się do trumien położył, ale już odsłonięte. Tam się znakomicie czuli sataniści, bo jakby służby dbały o to, żeby nikt im nie przeszkadzał. A były nagrobki. Tam nagrobki były napisane, zapisane wierszami w języku polskim od imienia tych, co tam leżą. Ci ludzie byli wszystkim, gubernatorami, sędziami, profesorami. I to była ich ziemia. Oni ją kochali. A przecież to nie była Polska od drugiego rozbioru. Czyli to jest kawał tamtej historii, gdzie Polacy mogą być dumni i wdzięczni Bogu, żeśmy wielkie rzeczy tam tworzyli. To jest kawał naszej historii, to jest kawał historii Ukrainy i te wszystkie rzeczy warto, żeby gdzieś podejmować, o nich dyskutować, zrozumieć swoją tożsamość, zrozumieć to piękno. Ja przyznam, że ja to robię. To zawsze jak jestem na Ukrainie, już 19 lat, ja to robię i będę robił, dopóki Pan Bóg mi nie powie, że już swoje na ziemi zrobiłem. A jest co robić. I widzę, że to, co jest jako zadanie w Kijowie dla parafii Chrystusa Króla Wszechświata, zauważmy, że to jest właśnie Chrystusa Króla Wszechświata, coś, co na dzień dzisiejszy, według myśli wyrażonej w encyklice Quas Primas,
jest to warunek odrodzenia się ludzkości. Właśnie tak, tak to przeżywa Kościół. Tak to Pan Bóg natchnął wiele osób w Kościele i to się wyraziło uroczystością Chrystusa Króla. I to jest odpowiedź, co zrobić dzisiaj. To jest wypowiedziane bardzo mocno i poprzez uroczystość. I cieszę się, że takiemu dziełu również mogę służyć. Wiem, że Chrystusowa wola, Chrystusowe umocnienie, Chrystusowe powołanie i siły do zrealizowania powołania na każdy dzień jest to wielka nasza szansa. Jest to powołanie indywidualne. Śmiem twierdzić, że jest to powołanie bardzo szczególnie również całej Polski, bo Polska jakoś przez wieki się określała, wyrażała jako obrończyni tego Chrystusowego Królestwa. Szczególnie przed Turkami, którzy pamiętają, dlatego nie chcieli uznać rozbiorów Polski, jak również obrona przed zalewem tego satanizmu komunistycznego. W roku 20 to się wyraziło i dzisiaj też jest taki czas, że jest straszny zalew znowu komunizmu, bo okazuje się, że liberalizmy, lewicowe różne poglądy bazują faktycznie na skrajnie komunistycznych organizacjach. Czyli jeżeli znowu świat ma się obronić, a niestety to już są sprawy globalne, jeżeli świat ma się obronić, to musi tymi oczami chrystusowymi zrozumieć, co się dzieje i nie ma innego źródła mądrości, jak właśnie osoba Chrystusa. I to jest szansą dla Polski, która ma bardzo wielu światłych ludzi. Oczywiście ci ludzie do mediów nie są specjalnie zapraszani, do władzy dopuszczeni, wcale się też nie rwą, ale pracują. Myślę, że troszeczkę tak jak i ja są, tak działamy, robimy każdy rzetelnie to, do czego jest powołana, ale Polska ma potencjał. Ja wiem, że Ukraina nie ze swojej winy tego potencjału nie ma, bo tak się to ułożyło, że brakuje im tych ludzi, którzy by pomogli różnym liderom zrozumieć, gdzie jest czarne, a gdzie tylko pozór dobra. I jakie to są ścieżki odrodzenia. Tu Polska ma wielkie wyzwanie. Oczywiście w tym momencie, kiedy mamy na Ukrainie straszne naprężenie i ewidentnie ktoś prze do sprowokowania krwawych rozrób, i one pewnie się wydarzą, bo jeżeli to na tym zależy Europie, jak widać, jeżeli do tego prowokuje Rosja, no to kto tej Ukrainy będzie bronił? I jeżeli budzone są takie uczucia, no to jest strasznie trudne. Módlmy się, prośmy, żeby Polska znowu stała się obrończynią tego, co święte i mogła się wyrazić poprzez to wsparcie dla wszystkiego, co Boże, dokładnie w takim duchu, dokładnie w takimi prawami, bo trzeba zatroskania Ukrainy i pomocy jej, choć powtarzam, jest niedorozumieniem to, co urządza czy Eurosojusz, czyli Europa Zjednoczona, czy też te globalne procesy. W Kijowie mamy projekt, on nie jest wielki, choć na obrazku może się wydawać wielkim. On jest wielki duchowo, on jest wielki swoimi celami. Jeżeli go zrealizujemy, to będzie oczywiście wielkie Boże dzieło, Chrystusowe. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, ja ze swoimi poglądami chrystusowymi, od tego nikt mnie nie odwiedzie i to będę głosił, dopóki tchu. To z tymi poglądami, z których się nie cieszy ani Moskwa, ani prawosławie, ani Europa ze swoimi zboczeniami i prowokacjami, ani Ukraina z tymi różnymi chorymi ideologiami, szczególnie z błędami, które się kryją w ich nacjonalizmie i tym, co robił, realizował Bandera w tych jego wielu zapatrywaniach. Także oni mi też są, też nie są radzi. Choć powtarzam, zależy mi na jedności Polaków i Ukraińców, ona jest możliwa i ona myślę, że będzie zrealizowana. Choć nie bez trudu, choć nie bez męstwa, nie bez odwagi, nie bez wielkiej opatrzności Bożej mocy. I jeżeli w Kijowie ta świątynia Chrystusa Króla, to jest takie ujęcie i w sensie materialnym, ale też myślę, że w sensie przenośnym, całe to miejsce i cała ta budowla to jest świątynia Chrystusa Króla.
ze wszelkimi konsekwencjami, z całą pewną odwagą, ale i życzliwością i pewną mądrością, która tam będzie wyrażona. I śmiem twierdzić, że wielu ludzi będzie tym zainteresowanych. My jako Polacy to dzieło będziemy tworzyli i o Polaków się szczególnie opierali, ale prosimy, żeby Polacy mogli być błogosławieństwem dla wszystkich, oczyszczeniem, jak oczyszcza sól, i zrozumieniem, o co Panu Bogu chodzi, jak to zrozumienie się nazywa w Ewangelii światłem. Także modlę się i ze wszystkimi parafianami, żeby Pan Bóg prowadził, żeby znaleźli się ludzie, którzy zrozumieją te głębokie Boże zamysły i sensowność zaangażowania się, włączenia w to swoich osiągnięć życiowych. Może ktoś nawet jest tutaj, a w Polsce ma możliwości, żeby to posłużyło tym sprawom w Kijowie. No może to tędy, choć przyznam, że się tak uśmiecham czasami, bo mam wrażenie, że Pan Bóg lubi zaskakiwać. Lubi zaskakiwać tam, skąd się najmniej spodziewamy, stamtąd się okazują Boże pomoce. No nie wiem jak to się stanie, ale wiem, że jak daję zadanie, to ono jest wykonalne. Moje intencje są takie, jak tylko potrafię i wydaje mi się, że działam z natchnienia Bożego. Nie chciałbym inaczej, bo szkoda by mi było na to czasu. A jeżeli tak, to będę się dziwił, tak jak dziwię się do tej pory, że opatrznościowo wszystko dzieje się wspaniale, mimo niechęci i niezrozumienia wielu. A dzieje się dokładnie tak, jak widać, że byłoby optymalnie. To jest niezwykłe. No musiałbym jeszcze z godzinę opowiadać, żeby wyjaśnić, co mam na uwadze. To mi dodaje otuchy. Ja podejmuję dyskusję. Ja podejmuję dyskusję chętnie. Nawet dzisiaj tłumaczyłem, że podejmuję dyskusję po ukraińsku, jak mi dzwonią i są tacy przejęci, że ja chyba nie popieram tego Majdanu. Ja podejmuję dyskusję. I zazwyczaj z początku słyszę jakąś agresję, potem już jest złagodzenie. No na końcu myślę, że z dużym zrozumieniem się żegnamy. Dlatego ja tę dyskusję będę podejmował. I jeżeli tak już Pan Bóg i tak prowadzi, to i w tym jest swój sens. Coś takiego trzeba pewnie będzie robić na poziomie międzypaństwowym. Niech się dzieje. Ja pozdrawiam naszych rodaków, gdziekolwiek są. Spodziewam się, że nasza ojczyzna wejdzie na tę ścieżkę pragnienia Bożej woli, zrozumienia, że jest to źródłem mądrości, jest to źródłem przedziwnej mocy, gdzie niewielkimi siłami można dołać przeważające siły nieprzyjaciół. Tak zazwyczaj Polska doświadczała. I tak się może dziać dzisiaj. I Polska stanie się znowu matką, która kocha swoje dzieci i nie zostawia ich bez swojej uwagi i ściąga je z przeróżnych miejsc, niebezpiecznych, trudnych, takich jak Syberia, takich jak Kazachstan. Ale oczywiście też przypomina sobie o tych straszliwie znękanych i traktowanych jak ludzie trzeciej kategorii Polakach na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, czyli wszędzie tam, gdzieśmy przez wieki tworzyli, gdzie nasza myśl, nasza mądrość to nasza, tak w cudzysłowie, bo faktycznie chrystusowe prawa, chrystusowa wola, wszędzie tam jest konieczna jako warunek życia i rozwoju. Ufam, że ku temu Pan Bóg prowadzi ojczyznę, że te zadania obrony i zrealizowania Bożej woli my w końcu znowu podejmiemy, oby jak najszybciej. Także pracujmy razem w tym kierunku. Nie zapominajmy przy tym o tej sprawie, którą kładę na sercu każdemu, kto teraz słyszy. Proszę o zaangażowanie się i przez modlitwę, i przez taką naszą łączność duchową, żeby wszystko, czego Chrystus chce, dokonało się. Żebyśmy nie marnowali dni, tygodni, miesięcy, które mamy tu na ziemi, bo trzeba, by Boża chwała się wyraziła przez to, co my realizujemy. Ufam, że wielu będę miał wspólnie.
pracowników w Kijowie, w dziele Chrystusa Króla Wszechświata od tamtej strony dla dobra Kijowa, Ukrainy, w łączności właśnie z Polską, ku chwale tych, którzy Bogu służą. No i oczywiście za naszej przy tym ukochanej ojczyzny. Także serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Szczęść Boże.